Witam Was bardzo serdecznie, Rafał z tej strony. Dzisiaj w tym krótkim tutorialu chciałem pokazać na wniosek jednego z widzów i na zapytanie, w jaki sposób zmienić kształt i kolor centralnego punktu w widoku właśnie z ekranu w aplikacji DJI Go. Nagrajmy zatem ekran. Przejdźmy teraz do aplikacji DJI Go. W ustawieniach tuż pod ikoną migawki mamy tutaj ustawienia ekspozycji, ustawienia zdjęć, ale także filmów, a trzecie kółko zębate to są dodatkowe ustawienia. I właśnie w tych ustawieniach mamy na dole ustawienie Center Points. I tutaj możemy wybrać właśnie albo nie ma centralnego punktu, albo jest to koło, lub też krzyż, wąski krzyż, kwadrat bez centralnego punktu, kwadrat z centralnym punktem, bracket, czyli nawias i bracket z centralnym punktem. I teraz jeszcze możemy dodatkowo dobrać sobie kolor, na przykład niebieski, bracket z centralnym punktem. Jeszcze raz to aktywujemy. W tej chwili jest zaznaczony w obrysie. To jest właśnie ten punkt. Ale zwróćcie uwagę, że jeżeli teraz spróbujemy podostrzyć, to widać, że ostrzenie odbywa się na biało. Jeszcze raz spróbujmy zmienić w takim razie kolor na czerwony. Jest i kształt na przykład na krzyż. W tej chwili pojawia się krzyż w środku. A jeżeli byśmy chcieli zmienić ten kolor na biały, wtedy jest chyba najlepiej widoczny. Mamy centralny punkt w tej części właśnie, w głównej części ekranu. I to jest właściwie tyle, tylko w jednym miejscu można ustawić ten centralny punkt. Dziękuję serdecznie za uwagę i zachęcam do kolejnych krótkich tutoriali. Trzymajcie się, cześć!